Ale dzisiaj, jeśli ktoś ma nos detektywa, to powinien zauważyć, że pierwsze czytanie zaczyna się od słów: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: wstań, idź do Niniwy. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Pamiętacie doskonale, bo ta historia jest łatwa do zapamiętania. Kiedy Pan przemówił po raz pierwszy do Jonasza: idź do Niniwy, to Jonasz wstał i poszedł w przeciwną stronę. I kupił sobie bilet do Tarsisz. To tak, jakby ktoś powiedział: idź do Moskwy, a ktoś powiedział: tak, 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 na centralny, przez Poznań do Berlina poproszę. To dokładnie w drugą stronę. I Jonasz zwiał od swojego powołania. I co podkreślają egzegeci, że on w to włożył dużo wysiłku, żeby uciec od powołania. Drodzy bracia i siostry, żeby uciec od powołania Pana Boga, to nie tego, że się odwracamy, mówimy: ja tego nie zrobię, Boże, co mi każesz, ale my niekiedy bardzo dużo pracujemy, wysilamy się, żeby uciec od powołania. Ja wymyślam sytuacje, ale są takie na świecie, że jakaś dziewczyna może czuć powołanie do zakonu, ale mówi: nie mogę pójść, bo się opiekuje matką. I się tą matką rzeczywiście od rana do wieczora solidnie opiekuje, solidnie, żeby mieć pretekst, że ja tam nie pójdę. Że ja się realizuję w parafii. Ksiądz proboszcz mówi, że bez mnie to by w ogóle duszpasterstwo parafialne umarło, więc on się angażuje w tą parafię od rana do wieczora, żeby nie założyć rodziny, bo się jej boi, żeby nie pójść do seminarium, cokolwiek może być. Drodzy bracia i siostry, my sobie budujemy całą rzeczywistość. Można sobie znaleźć takiego znajomego, potem dobrać odpowiedniego psychologa, potem dobrać odpowiedniego księdza, znaleźć takie gazety, znaleźć takie filmy, żeby stworzyć sobie cały świat, który będzie mi śpiewał tak, jak ja chcę. Przepraszam bardzo, ja taki przykład dam troszkę zmyślony, a trochę nie, że jeśli na przykład jakaś niewiasta, przytrzymam się tego przykładu, nie chce iść do zakonu i spotka księdza, który gdzieś tam pracował u sióstr i na przykład niedobrze mu szło i ma takie pojęcie, że te zakony, te zakonnice to a. Ona mówi: co ksiądz powiedział? No wiesz, ja mam różne doświadczenia. O, muszę z księdzem trzymać kontakt. Bo ona chce od czasu do czasu usłyszeć, że a, te zakonnice to a. Możemy sobie tak dobrać właśnie, my sobie, proszę Państwa, my sobie dobieramy znajomych, przyjaciół, gazety, filmy, sytuacje, żeby często coś słyszeć albo czegoś nie słyszeć. Pamiętacie historię z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy król izraelski Achab namawiał Jozafata, króla judzkiego, na walkę z Aramem. I król Jozafat mówi: dobrze, pójdę z tobą na tą wojnę, tylko zapytajmy Boga. A Achab, bagatela, miał 400 proroków. Przyprowadził 400 proroków i mówił: mam iść na tą wojnę? A 400 proroków jednym głosem: tak, oczywiście, no jak 400 proroków powiedziało. Drodzy Państwo, jeśli prorok jest prawdziwy, to wystarczy jeden. Po co trzymać 400? My wokół siebie mamy nieraz 400 kolegów, koleżanek, znajomych tak dobranych, że wszyscy mi mówią to samo, co ja chcę słyszeć. A potem ten król Jozafat zorientował się, że to jest lipa z 400 prorokami, którzy śpiewają w jeden ton i mówi: nie masz jakiegoś innego proroka? No mam, ale on mi zawsze mówi źle. To poślij po tego jednego. I służący poszedł i mówi: ty, woła cię król, żebyś mu prorokował. Pamiętaj, masz powiedzieć tak jak tych 400. Masz powiedzieć tak jak tych 400. No ale Michasz, bo o niego chodziło, na początku też powiedział dla żartu: tak, idź na wojnę, wygrywaj. Michaszu, powiedz mi prawdę. I wtedy Michasz roztoczył ogromną wizję totalnej klęski króla, jeśli pójdzie na wojnę. Drodzy bracia i siostry, my sobie dobieramy. Chociaż tego, że dużo wysiłku wkładamy w to, żeby mieć sygnał taki, jaki sobie życzymy od otoczenia. Chociaż tego biednego Jonasza, bo to tak go trochę krytykuje, trzeba zrozumieć. Niniwa, Niniwici to był naród okrutny. Oni jak złapali niewolnika, to obdzierali ze skóry, wyłupywali oczy. Było powszechne zjawisko, przekonanie, że jak się dostałeś w ręce Niniwitów, to popełnij samobójstwo, to lepiej na tym wyjdziesz. A Pan Bóg mówi do Jonasza: pójdziesz i będziesz im głosił, żeby oni się nawrócili. To jest, proszę Państwa, ktoś powiedział, to tak jakbyś miał iść nawrócić Al-Kaidę. Skocz do Afganistanu i nawróć Al-Kaidę. Przyprowadź tu tych wojowników do pierwszej komunii przygotowanych już. Idź na mecz Legia Wisła, stań naprzeciwko kibiców Legii pod żyletą i przekonaj ich, żeby nie przeklinali.
i polubili Wisłę. To jest, proszę Państwa, taką misję dostał Jonasz. Nie dziwicie się, że on po prostu skręcił i kupił sobie bilet do Parku Narodowego w Pieninach. Ale co jest ciekawe, że kiedy Pan Bóg mu szykuje tą burzę na morzu, pamiętacie, on mało nie zginął. Ryba go połknęła i 3 dni trzymała. To on wychodzi, Bóg do niego mówi, idź i głoś napomnienie Niniwie, a on idzie i mówi, zginiecie. Nieprawdopodobna historia. Drodzy bracia i siostry, znowu nam Pismo Święte mówi, ja znam, jakby Bóg mówił, znam zatwardziałość waszych serc. Znam zatwardziałość waszych serc. Kochani, może ktoś z was miał operację na nowotwór, która się o dziwo udała. Może ktoś z was miał taki wypadek, że dachowanie było przez 50 metrów i wyszedł z tego cało. Może ktoś z was miał jakąś katastrofę, przeżył jakiś pożar i mówił sobie po tym, ja już więcej nie zgrzeszę, jaki Bóg mi okazał miłosierdzie. Po tym wypadku, może ktoś z was, dziecko było, zagrożone życie i Pan Bóg ocalił. Ślubowaliście, że będziecie chodzić do kościoła na wszystkie nabożeństwa majowe. Boże, jaki ty mi dałeś dar. A za tydzień, tak czytaliście gazetę, majówka się zaczynała. Tak dziś to chyba nie pójdę, bo już późno i coś mnie tak strzyka w łokciu lewym. Drodzy bracia i siostry, jakie my mamy zatwardziałe serce. Jonasz z morza, z burzy uratowany. W brzuchu ryby 3 dni siedział. Wychodzi, Bóg mówi, idź napomnij Niniwitów. A on idzie i mówi, zginiecie wszyscy, nie napomina ich. Kłamie, sprzeniewierza się powołaniu. Co za typ, ale to my jesteśmy tacy. Przepraszam za klasykę polskiego filmu, jak w 4 pancernych Guslik z Grigori mówili do Janka, do końca wojny nie wypijemy ani kropli alkoholu. No, chyba, żeby się trafiła taka niesamowita okazja. My jesteśmy tacy sami. W nowy rok rano abstynencja, praca, modlitwa, dyscyplina, rozsądne życie. A wieczorem tak do żony, może byśmy coś tak poprawili po tym Sylwestrze. Drodzy bracia i siostry, nie dziwcie się, że tacy jesteśmy. Taki był Jonasz. I Bóg chce z tobą rozmawiać. I Bóg ma dla ciebie takiego plan. Bo ktoś mówi, 3 razy upadłem, proszę księdza, ja już nie będę zbawiony i Bóg nie chce ze mną rozmawiać. Tylko 3? 333 i jeszcze plan dla ciebie będzie.